Dobry wieczór. Mówię to ściszonym tonem głosu, dlatego że za drzwiami śpi bardzo mały człowiek i nie chcę go budzić. Więc jeżeli nawet czułość tego mikrofonu nie pozwala wam nie słyszeć wystarczająco dobrej jakości, to będę wdzięczny, jeżeli wyposażycie się w słuchawki i pozwolicie sobie posłuchać mnie trochę bardziej wewnątrz małżowinowo. Przede wszystkim chciałem rozpocząć od informacji, że ja rzeczywiście na tej grupie zamkniętej na Facebooku znak zapytania robię ze Sfinksa. Nie za tajemniczą istotę, która cholera wie co ma na myśli, tylko za takiego odźwiernego trochę. No to dzięki mikrofonowi. Słychać dobrze. Odźwiernego, który nie wpuszcza nikogo do środka, jeżeli osoba, która chce wejść, nie odpowie na pytania. Te pytania nie są trudne, ja jestem dupa nie Sfinks, ja nie zadaję ciężkich pytań, naprawdę. Wszystko, o co pytam, to zaakceptowanie regulaminu oraz poinformowanie się, zapoznanie się z podstawowymi zasadami grupy. Mam już ponad 10 zgłoszeń w poczekalni i nawet zrobiłem jeden wyjątek, przyjmując osobę tylko dlatego, że zgodziła się z zasadami grupy, natomiast nie odpowiedziała na pytania. Natomiast słuchajcie, system jest automatyczny. Automatyczny Sphinx na grupie ma za zadanie wpuścić tylko tych, co odpowiadą na pytania na wyjściu. Także niezależnie od tego, czy zapraszacie znajomych do grupy, czy też sami do niej przystępujecie, grupa was wpuści, Sphinx was wpuści tylko wtedy, jeśli odpowiecie na 4 proste pytania i zaakceptujecie regulamin. Mówię o tym w kółko, dlatego że paradoksalnie ergonomia, używanie internetu prawdopodobnie trochę uruchamia jak tak zwane drugą myśl pod tytułem kliknie się tam przystąpienie, ale jeżeli od razu nie wpuszcza i trzeba na jakieś pytanie odpowiedzieć, to zawsze człowiek zastanawia, po cholerę ja tu będę wchodzić, więc szanując wasze wahanie, nie wpuszczam. Trafiłem na pewnego rodzaju mem. Mem, który się pamiętał na wielu, wielu psychologicznych forach albo na wielu, wielu psychologicznych grupach. Podejrzewam na o wiele większej ilości tych grup, niż ja się miałem ochotę zapędzać. Mem ten brzmiał w taki sposób, że ja naprawdę nie wiedziałem, co mnie w tym memie drażni, jednak rzeczywiście coś mnie w nim drażni. Może dlatego, że na początku nie byłem w stanie określić, co w tym wszystkim gryzie mnie. Natomiast w pewnym sensie nie czułem, że chcę się z tym zgodzić. Miałem tu ewidentny konflikt. Mem jest pewnego rodzaju historią. Tam opowiada się pewną sytuację, w której ktoś w rozmowie z kimś spowodował, że ta druga, znaczy powiedział coś, a ta druga osoba poczuła się urażona. Poczuła się urażona, zraniona. I ten człowiek powiedział przepraszam. Przepraszam. Zrobił coś albo powiedział, potem powiedział przepraszam. I w tej historii ta osoba powiedziała, chodź, pokażę ci coś. Zaprowadziła go do takiego pomieszczenia, w którym były dzbanki, czy talerze, różne wersje historii. Jedna była o kartkach papieru, no ale ja w szczególny sposób jakoś tak największy dramatyzm zauważyłem w opowieści, która uwzględniała naczynia, ceramikę. I ta osoba wzięła, podała tej osobie talerz i powiedziała, rozbij go o podłogę. No i ten człowiek wzruszył ramionami i rozbił to coś o podłogę. Ceramik się rozpieprzyła. Wtedy ta zraniona osoba powiedziała, a teraz przeproś ten talerz. I ten człowiek przeprosił talerz. I wtedy ten człowiek spytał, i co? Czy twoje przeprosienie spowodowało, że ten talerz z powrotem się zrósł? Że przestał być pęknięty, rozbity? I ten powiedział, nie. I wtedy tamta osoba powiedziała, no widzisz. Wszystko logiczne. Brzmi bardzo, bardzo doniośle.
Ja nie miałem pojęcia, co mnie w tym denerwowało. Znałem sytuację z obu stron, w wielu sytuacjach swojego życia, wielokrotnie sam czułem się rozpierniczony, wielokrotnie byłem obiektem posądzeń o to, że rozpierniczyłem i czasami sam siebie obwiniałem o to, że kogoś rozpierniczyłem. Nie wiedziałem, z czym się to wiąże, z jakiego rodzaju, może to jakiś rodzaj syndromu mi się odpala, jakiś trigger, jakieś utożsamienie. Dopóki nie przyjrzałem się temu głębiej. I stwierdziłem, że to, co mi w tym memie nie pasuje, co mi w tej historii nie pasuje, to jej jednostronność. Nie lubię sytuacji, w których jest tylko jedno rozwiązanie. Bo jeżeli podaje się coś tylko z jednym rozwiązaniem, to wygląda na to, że jest to intencja, aby to rozwiązanie zostało wzięte pod uwagę, a więc jest to pewnego rodzaju manipulatywny rodzaj opowieści. Manipulacja to jest taki rodzaj, znaczy ta pejoratywna manipulacja, jest to taki rodzaj oddziaływania na drugą osobę, której wprowadza się ją w taką sytuację, która jest pozornie otwarta, a w istocie opowiada się jej coś, dając jej zrozumieć tylko własny punkt widzenia, czyli tylko ten punkt widzenia, który jest moim opowiadacza. Czyli podważa się punkt widzenia drugiej osoby, podważa się wszystkie możliwe inne alternatywy, nie zapędza się w tamtą stronę. Nie szuka się wolności, nie szuka się prób zobaczenia, co z tym jeszcze można zrobić. I przekazuje się te historie zgodnie z wizją tej osoby, która tę wizję przekazuje. Nawet bardzo kulturalny sposób, jakby nie patrzeć, przekazała to jednak osoba, która czuła się skrzywdzona. No właśnie. Czy coś jest złego w tym, by tak rozumieć tę historię? Przeprosiłeś i co? Scaliłeś w ten sposób naczynienie, a widzisz. Czy to jest złe? Moim zdaniem ani dobre, ani złe. Natomiast moim zdaniem jest to ograniczające i niewspierające, jeżeli pozostaniemy tylko na takiej opcji. I wtedy jest również chroniczno-generatywne. Chroniczność jest stanem, w którym nasza strategia jest podtrzymywaniem tego, że jest nam źle. Z różnych powodów, ale najczęściej po to, aby uzyskać dzięki temu pewne formy przetrwalniczych korzyści, wynikających z tego, że kojarzymy to z bezpieczeństwem, przeżyciem, z przetrwaniem. I robimy to, ponieważ nie znamy innych wyjść, albo unikamy uczenia się, ponieważ nie wierzymy, by inne opcje istniały, albo boimy się, aby istniały, ponieważ boimy się, że inne nas nie obronią. Z różnych powodów, najczęściej nawykowo. Co robi ta historia, którą przed chwilą przekazałem, którą kiedyś uczytałem? Przede wszystkim przekazuje nam mapę ofiary. Mapa ofiary mówi: nie da się odwrócić krzywd, które mi poczyniono. Czyli nie da się odwrócić, nie da się odzobaczyć, nie da się oddoświadczyć, nie da się, oczywiście w pewnym sensie nie da się tego oddoświadczyć, to prawda, ale czy nie da się odwrócić? Po drugie, moje doświadczenie jako tego rozbitego dzbanka są widziane tylko z jednej perspektywy. A po trzecie, będąc po stronie sprawcy, czyli osoby, która ten dzbanek rozbiła, świat to jest pole minowe i bycie sobą jest niebezpieczne. To znaczy, musisz bardzo, bardzo uważać, kiedy jesteś sobą spontaniczną, bo możesz rozbić czyjś dzbanek, a on ci już wtedy nie zrośnie i, przepraszam, nie pomoże. Czyli twoje żale, twoje wyrzuty sumienia na ciula się zdadzą. Aż to musiałem sobie zapisać, dlatego słuchać szelest kartek. Po czwarte, bycie dobrym człowiekiem. To jest analiza mapy wynikającej z tej historii. Bycie dobrym człowiekiem oznacza czujność pozwalającą zadbać, aby zdążyć znaleźć winę w kimś innym, zanim ktoś znajdzie winę we mnie.
Właśnie dlatego to przepraszam nie pomaga. Bo wtedy stracilibyśmy przewagę. No i po pierwsze, i po piąte, działania są nieodwracalne. No właśnie, to jest twierdzenie, które wynika z tej mapy, że działania są nieodwracalne. No właśnie. Czyli tak zakończona historia, taką puentą, pozostawia nas w takiej dupie, w której siedzimy i mówimy sobie: no klops, zniszczyłem człowieka. I nic, co zrobię, tego nie wynagrodzi. Co to powoduje? To znaczy, to powoduje, że ja w zasadzie podlegam manipulacji. Bo załóżmy, że jestem osobą, która jednak mimo wszystko woli widzieć ludzi szczęśliwymi, i to, że w jakiś sposób moje działania doprowadziły do czyjegoś nieszczęścia, w czyimś poczuciu i w czyimś rozumieniu, każe mi dzięki tej historii wierzyć, że jestem jedyną osobą, która to spowodowała. Jednym z powodów, dla których mnie ta historia wkurzyła, jest to, że w zasadzie sprawcą w tym trójkącie dramatycznym sprawca, kat, ofiara, ratownik, byłem relatywnie krótko. Przez większość życia byłem ofiarą i ratownikiem, ale najczęściej ofiarą, przynajmniej przez pierwszą część życia, wtedy, kiedy byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem i cierpiałem na coś, co dzisiaj jest moją mocą, czyli byłem w depresji, która dziś jest podstawą mojej radości. Jako ta sama strategia. Otóż, kiedy dorastałem, kiedy kończyłem szkoły, podstawową i średnią, przedszkole podstawową i średnią, miałem dosyć pod górę, można powiedzieć. Moje przeżycia nie należały do słodkich. I zwłaszcza w aspekcie społecznym, w aspekcie poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. Niedawno mogłem się spotkać z moimi kolegami, koleżankami z podstawówki na zlocie absolwentów i okazało się, że ja absolutnie nie kojarzę ich już z tymi strasznymi czasami. Ja wręcz czułem do nich sympatię i uważałem, że to są nowi ludzie, że oni mieli. Wielu z nich przypominało mi tych dzieciaków, którzy ze mną byli, ale w większości przypadków i praktycznie w 100% siedziałem przy stole z grupą dorosłych ludzi, z którymi łączyła mnie wspólna przeszłość. I ja czułem się kompletnie, totalnie odpowiedzialny za doświadczenie mojego dzieciństwa, więc ci ludzie byli wolni. Wolni. Dlaczego tak się stało? No ja też mógłbym przecież powiedzieć, nawet gdyby przyszło wam do głowy przeprosić ten czy ów, bo przecież nie wszyscy, no to nie zrosnę się przecież przez wasze przepraszam. Patrzcie, co zrobiliście. Co by mi dało taka filozofia? No więc gdybym chciał w jakiś sposób działać na tych ludzi w taki sposób, żeby oni tańczyli, jak im zagram, jak zagra im poczucie winy, które będę im indukować, i w jaki sposób ja sam będę mógł unikać samodzielnych zachowań, zatrudniając ich do tego, żeby mnie w tym wyręczali, no to wtedy życie jak w Madrycie. Jest niespłacalny dług, dlatego że przepraszam, nic nie zmienia, co oni mogą jeszcze zrobić? A przepraszam są różne. Przepraszam są czynami, przepraszam są słowami, przepraszam są gestami, przepraszam są chodzeniem z trutym i wyrzutami sumienia. Dlaczego nie? Natomiast mnie w ogóle nie interesuje to, żeby ci ludzie tańczyli pode mnie, by czuli się źle, cokolwiek zrobili. Nie dlatego, że im wspaniałomyślnie cokolwiek wybaczyłem, tylko dlatego, że wiem, że byliśmy wszyscy dziećmi. I ludzie robią wszystko, co robią, ponieważ się czują tak, jak się czują i ponieważ działają według własnej mapy, tak jak ja działałem według swojej mapy. Jaka natomiast sytuacja, ponieważ ta historia nie daje wolności. Co ta historia daje? Ta historia daje poczucie doniosłości własnej krzywdy, własnej osoby, więc pewną szansę na żałobę i to jest potrzebne w pewnym etapie. Jednak jeżeli zostaniemy tu, to może się tak zdarzyć, że będziemy żyć w takiej rzeczywistości, którą przed chwilą opisałem, że nie da się odwrócić krzywd, czyli żyję w krzywdach, których się nie da odwrócić. Że moje doświadczenia są widziane tylko z jednej perspektywy, czyli jestem niewolnikiem moich doświadczeń.
Po drugie i po trzecie, świat to pole minowe. Na wypadek, gdybym sam chciał być wolny i zrobić coś po swojemu, muszę bardzo uważać, bo świat jest pełen takich dzbanuszków jak ja. I może kogoś trącę i usłyszę, że przepraszam, nie wystarczy. A ja przecież nie będę chciał nikomu zrobić krzywdy. Ja po prostu, może ja będę chciał wręcz przeciwnie, przynieść szczęście i radość. Po czwarte, jeżeli będę chciał być dobrym człowiekiem, a więc takim, który ma prawo czuć, że żyje, ma prawo żyć, taki człowiek musi bardzo uważać, jak w tej grze weselnej, żeby nie usiadł na krzesełku, żeby mu nikt nie usiadł na tym ostatnim krzesełku, w tej grze weselnej, kiedy wszyscy, kiedy tancerzy jest więcej niż krzeseł i musisz zdążyć usiąść i zostaje zawsze ostatnia gapa. A gapą jest ten, który bierze winę na siebie albo nie ma wyjścia, bo jest oskarżany przez resztę. No i po piąte, żyłbym w świecie, w którym działania są nieodwracalne. Czyli nie da się pójść w inną stronę niż dotychczas. Pytanie, czy ja chcę żyć w takim świecie? No okazało się, że nie. Okazało się, że chcę żyć w zupełnie innym świecie. I czego to ode mnie wymagało? To wymagało ode mnie przeramowania, więc wziąłem tę historię na widelec. Myślałem sobie, w jaki sposób można ją inaczej opowiedzieć. No więc pewna rzecz trwa tak samo. Biorę człowieka, który mi tam nawkładał, albo ktoś, komu ja nawkładałem, bierze mnie, no, doprowadza mnie do wystawy porcelany jakiejś tam, daje mi filiżankę, mówi, rozpiernicz tą podłogę. No więc ja to rozpierniczam podłogę, a tu mnie teraz to przeproś, ja mówię, przepraszam. No i ktoś mówi, no i co, scaliło się? Ja mówię, nie. No i wtedy tamta osoba, albo ja, albo my razem zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób ta sytuacja może pomóc nam? W jaki sposób świadomość, że ta filiżanka się nie zrośnie, może nam pomóc? Cholera, czy ktoś zadawał sobie takie pytanie w momencie, kiedy czuł się zraniony, albo że, kiedy miał wrażenie, że kogoś zranił? Rozbił? Co rozbił? Kogo rozbił? Ja byłem rozbity miliard razy. Leżałem w gruzach. Byłem rozjechany. Tak się czułem. Teraz siedzę tu przed wami i mam się dobrze. To jak? Byłem rozjechany czy nie? Jestem posklejany czy nie? Czy jestem tą samą filiżanką? Czy mam szansę zostać wreszcie czymś innym? Czy mogę przestać być filiżanką dzięki temu doświadczeniu? Stać się innym rodzajem naczynia? Zmiecić sobie coś innego? A przez jakiś czas zobaczyć, w ilu miejscach mogę być jednocześnie? No, mówię to oczywiście z tak zwanej własnej autopsji, tak jakby cudza autopsja była możliwa, ale w kwantowym świecie cholera wie. No więc przede wszystkim ludzie to nie talerze. Okazuje się, że ta metafora jest ograniczająca i nie obejmuje naszego bogactwa. Dupa nie szklanka. Nie jesteśmy porcelaną. Niektóre rzeczy w nas są porcelaną. No więc o to chodzi. To, co teraz Tymon powiedział. Nie jesteśmy tylko porcelaną. Niektóre rzeczy w nas są kruche i twarde, więc rozbijają się. A niektóre rzeczy w nas są wręcz przeciwnie. W niektórych sytuacjach to my jesteśmy dla kogoś jak słoń w tym składzie naszej porcelany. No więc pytanie. Dlaczego ja chcę obudować słonia porcelaną? Kogo ja chcę sparaliżować swoją wrażliwością? Więc może pójdę sobie z moją wrażliwością do innego miejsca. Zauważę ją sam, zamiast oczekiwać, że zauważy ją ktoś, kto może nie ma do tego chęci, woli ani zdolności. Po cóż by tego wymagać? Więc ludzie to nie talerze, ludzie to nie filiżanki i mogą używać doświadczeń. Wrażliwość jest czymś, co predestynuje nas do mocy. Mówię to jako osoba wysoko wrażliwa. Ktoś może powiedzieć tobie prosto, tobie łatwo. Ja jestem wrażliwy. Jestem piekielnie wrażliwy, jestem przewrażliwiony, jestem kwalifikowany do wybitnego, hiperwrażliwego zachowania. Wiedzą o tym wszyscy, którzy byli ze mną dłużej niż 2 tygodnie. Natomiast nie zmienia to faktu, że to ta wrażliwość jest największym źródłem mojej potęgi, dlatego że uznałem, że to nie jest wszystko na mój temat, że to jest pewna funkcja, a to nie jestem cały ja. Więc przede wszystkim to doświadczenie
czynionej i doświadczanej szkody, krzywdy jest tym, co powoduje, że rodzi się samodzielność. A samodzielność rodzi się wtedy, kiedy biorę odpowiedzialność za to doświadczenie. Czyli uznaję własny stan. Uznaję przeżycie trudu i żałoby wszystkich trudnych emocji, póki są trudne. Biorę odpowiedzialność za to, co jest po mojej stronie. I nie biorę odpowiedzialności za to, co jest po drugiej stronie. A domyślam się w wielu sytuacjach, że przynajmniej wśród dorosłych bardzo duży zakres odpowiedzialności, który ja biorę, jest adekwatnie proporcjonalny do tego, co inni też mogą. Szacunek do ich dorosłości wielokrotnie jest równoznaczny z asertywnym nieprzeciążaniem własnego sumienia tym, co dorosły człowiek może sam przeramować. Po kolejne zresztą, przeramowanie takie, w którym wiem, że dupa nie szklanka, człowiek nie talerz, pojawia się możliwość znalezienia łatwiejszych dróg. A tam, gdzie szuka się łatwiejszych dróg, tam okazuje się, że mogę być o wiele silniejszy, dlatego że słabość, którą sobie upatrywałem, to było prawdopodobnie najbardziej wysiłkowy wariant rozwiązań, które przyjmowałem i stąd taka właśnie konsekwencja. Kintsugi albo Kintsukuroi. Kintsugi jest japońską sztuką sklejania ceramiki. Kintsugi jest tym, co Japończycy zrobili z rozbitą porcelaną. Rozbite naczynia są scalane żywicą, pewną szczególną żywicą, i te pęknięcia scalone żywicą, które wyglądają jak żyłkowanie, jak zygzaki piorunów, są ozdabiane sproszkowanym złotem albo malowane złotą farbą. I jest to traktowane jako gatunek sztuki z długimi tradycjami. I naczynia poddane kintsugi są częstokroć cenniejsze niż te, które się wcześniej nie rozbiły. Co więcej, co to zmienia? To zmienia to, że jeżeli ja nagle się rozbiję, to stwarza mi to szansę stania się wyższym poziomem sztuki bycia sobą. Że mogę posklejać się do piękniejszego naczynia, ale to po drodze, zanim się do tego poziomu skleję, może mi pokazać, a mówi do was człowiek, który się posklejał i to całkiem nieźle. Nie tylko dzięki sobie, również dzięki pomocy tych ludzi, którzy mogli równie dobrze u mnie uchodzić za katów. Bo każdy opiekun, którego się wypłakuje na mankiecie, w końcu ewoluuje do poziomu kata, dlatego że nie daje rady. Nie daje rady. I skoro kintsugi, to zanim się posklejam do nowej postaci, mogę sobie pobyć rozproszeniem, przestrzenią pomiędzy luźnymi elementami. Dokładnie tak samo zachowuje się układ nerwowy, kiedy czegoś nie rozumie, czyli się uczy. Kiedy osiągamy stan dezorientacji, czyli jesteśmy w etapie uczenia się. I co najważniejsze i najistotniejsze, okazuje się, że odwracalność wcale nie oznacza, że cofamy czas i robimy tak, jakby się coś nigdy nie wydarzyło. Odwracalność jest wyjściem z sytuacji, która czyni użytecznym to, co wydawało nam się końcem świata. A przepraszanie, której ja biorę odpowiedzialność za przepraszam, a druga osoba bierze odpowiedzialność za wal się albo proszę bardzo, przeprosiny przyjęte, jest tym, co działa. Dlatego, że przepraszam jest komunikatem tożsamości, jest komunikatem asertywnym. Przepraszam, który mówi, ja przepraszam. Ja czuję się źle z tym, co się z tobą stało. Czuję się źle z tym. I mam prawo tak się czuć. A druga osoba mówi, a ja się czuję źle z tym, co się stało. I odrzucam przeprosiny albo przyjmuję przeprosiny. I ten wybór jest asertywny. Asertywny. Słowo przepraszam może być słowem asertywnym. I to
otwiera nowy świat. Całkowicie nowy świat. I daje szansę działań odwracalnych, czyli wielokrotnego użytku. Takich, które możemy się obracać w nieograniczonych kierunkach. Nie jesteśmy niewolnikami jednej tendencji. Świat przestaje być polem minowym, a my możemy być sobą. W sposób pełen zaufania i odprężenia. Tak, to jest możliwe. Zbliża się webinar w środę o 23:00. Wydarzenie będzie dzisiaj prawdopodobnie opublikowane. Webinar będzie się nazywał Jak być kochanym. Prowokatywna nazwa. Ci z Was, którzy uczestniczyli w warsztacie, pierwszej części warsztatów komunikacji transformującej, trochę o tym przeczytali. Ale powiem Wam, że to nie jest to samo, co jest w podręczniku. To jest trochę inaczej. Na tym webinarze sobie porozmawiamy o tym, w jaki sposób można wytworzyć świat, w którym będę czuł się kochany. I w jaki sposób zrobić to bez pomocy nikogo innego. W jaki sposób zrobić to tylko z użyciem siebie. Środa 23. Dzisiaj będzie wrzucone wydarzenie. Drugie wydarzenie, które zostanie wrzucone, jest druga tura warsztatów komunikacji transformującej. To będą 3 dni, nie 2. A dlaczego? Dlatego, że mamy długą przerwę. Okazuje się, żeby osiągnąć rozwiązanie, które wszystkich zadowoli w miarę, a to jest cel komunikacji transformującej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zadowalać na siłę, ani szukać kompromisu, tylko by szukać takiego rozwiązania, które jest optymalne. I to optymalne rozwiązanie mówi, że jesteśmy w stanie taką imprezę zorganizować dopiero w długi weekend 7-9 stycznia przyszłego roku. Żaden grudniowy weekend tam nie pasował, w tygodniu nie mamy czasu, więc 7, czyli w piątek, będziemy mieli zajęcia powtórkowe, dlatego żeby się móc wprowadzić, a możecie spokojnie wiedzieć, że naprawdę ta informacja, ta wiedza jest już odłożona w waszych mitochondriach, w waszym DNA i w momencie, w którym rozpoczniemy zajęcia piątkowe, wieczorne, które będą miały raptem może 2-3 godziny, odpalą się was wszystkie kotwice i będziecie mieli dokładnie, absolutny dostęp do wszystkiego, co opanowaliście i co zresztą czekam od części z Was jeszcze i zostało napisane w Waszych testach. A tym, którzy już mi wysłali testy, dziękuję. Podobnie zresztą jak za Wasze recenzje, ankiety, które też będę bardzo wdzięczny, bo bez tych ankiet nie będę w stanie załatwić Waszym certyfikatu, bo to jest wymóg, muszę je dostarczyć do centrali. Natomiast 8 i 9 stycznia odbędą się regularne warsztaty komunikacji transformującej z nowego materiału, który obejmuje rozwiązywanie konfliktów, który jest zdolnością używania tych wszystkich narzędzi, które nabyliśmy w ciągu tych 13-14 listopada, ale w aspekcie szeroko interpersonalnym. A więc wracając do naszej zdolności instalowania celu, w jaki sposób konkretnie, zmysłowo, sensorycznie widzimy się w 7-9 stycznia, w jaki sposób już teraz mamy zasoby, które pozwalają nam uczestniczyć w tej imprezie. Musiałem wpuścić kota. W jaki sposób ekologicznie rzecz biorąc zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje z tego dla nas wynikają i w jaki sposób nasz świat się przez to zmieni, jakie będą pierwsze kroki z naszej strony, żeby w tym uczestniczyć, na przykład dla tych z Was, którzy mają zaległości, żeby je ze mną odrobić, w jaki sposób no już teraz możemy poczuć się wtedy, czyli 7-9 stycznia, na drugiej części warsztatów komunikacji transformującej, po której bardzo niedługo będą na Was czekać oficjalne certyfikaty, które pozwolą Wam używać w Waszych indywidualnych praktykach takiej właśnie nazwy handlowej, ponieważ kompetencje macie już dawno. Ci z Was, którzy byliby zainteresowani możliwością uczestnictwa w następnych tego rodzaju zajęciach, informuję,
że oczywiście one będą. Ten promocyjny pierwszy, powiedzmy bardzo przyjazny dla kieszeni wariant, został zrobiony dla pierwszej grupy śmiałków, którzy postanowili wykorzystać okazję i słusznie, żeby wprowadzić transformującą komunikację do swojego środowiska. Dobrze, dziękuję Wam za ten odcinek i dziękuję Wam za możliwość zaobserwowania, w jaki sposób kintsugi zmienia stan rozbicia, stan inspiracji. Przeproś, pomogło.